Ale oczywiście, o, Leon Madsen znowu przejeżdża przed nosem Dana Buelleya. Na papierze głównymi faworytami do awansu są zawodnicy, którzy jako pierwsi wybierali sobie pola startowe, czyli Robert Lambert i Jack Holder, aczkolwiek to pole D nie poszło w sukurs Robertowi Lambertowi w poprzedniej odsłonie. No ale jednocześnie po swojej lewej stronie nie będzie miał takiego zawodnika, aż takiego formatu jak Jason Doyle. Redaktor Krościel zdecydował mi przed chwilą puls Dana Buelleya, tam zdaje się wyskoczyło 182, czyli dosyć dużo, ale jeszcze nie tyle, ile bywało. Bywało 190, ale zauważ, że widzieliśmy tętno Buelleya w fazie zasadniczej, było około 150. Ale akurat ta tendencja rosnąca jest u wszystkich zawodników, u których możemy podglądać ten pomiar. W momencie, gdy wyjeżdżają do biegu w rundy zasadniczej, jest właśnie 150, 160, no ale półfinał to jest dużo większa stawka, dużo większe emocje, dużo większe ciśnienie, dużo większe tętno i oby dużo większe emocje. Orety, jest defekt na Buelleya, on będzie wykluczony. Nieprawdopodobne. Niewiarygodne. Niewiarygodne. Co tam się stało z motocyklem Dana? Da ist es, das Ende für den Juli. Das war natürlich viele kritische, aber jetzt geht das ganz gut. No działa ten motocykl, bo teraz udało się go odpalić, ale w kluczowym momencie przed startem zgasł. Tak jak zgasł nadzieję Brytyjczyka na pierwszy finał w tym sezonie. Wszystkiego się spodziewałem, tego, że w półfinale znowu czegoś nie wytrzyma, ale nie defektu. No aktualizujemy tę statystykę, proszę Państwa, 10 razy w półfinałach, tylko 2 razy w finale. Czwarty półfinał w tym sezonie i czwarty raz Dan kończy przygodę z turniejem właśnie na tym etapie. Ale jaka szansa otwiera się dla Kima Nilssona. Madsen, Nilsson, Holder, Boschi, Holder najlepiej spod płotu, Madsen jest drugi, na trzecim miejscu Kim Nilsson, ale on idzie w krawężnik, Madsenem targnęło, Nilsson podjeżdża pod Madsena, to pachnie szwedzkim finałem, Madsen spada na miejsce trzecie, Kim Nilsson za Holderem, dobrze jest doklejony do tego toru, ależ tam serducho musi mocno bić, Kim Nilsson zdaje sobie sprawę, że oto pisze historię, bo Szweda w finale Grand Prix, to my rozumiemy, ale on się nazywa Lindgren, tymczasem Kim Nilsson pędzi za Holderem po wyprzedzeniu Leona Madsena, jeszcze to nie jest pewne, ale jest już coraz bliżej, bo prawie 3 okrążenia za nim, a Madsen jest dość daleko. Kim Nilsson mocno trzyma swoją maszynę, tak żeby mu się nie wyrwała spod tyłka, dość blisko kierownicy, raczej ostrożnie, bez fajerwerków, ale tu pachnie gigantyczną sensacją. Holder i Nilsson za moment będą fetować awans do finału. Kim, 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 ty to zrobiłeś! Kim Nilsson, wielki. Największy być może.